Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać taką sztuczkę, jak usunąć stare, zalegające pasty z butów, które tworzą bardzo nieprzyjemnie wyglądającą skorupę na butach, bez użycia żadnych środków do czyszczenia, takich jak mleczko do usuwania starych past. Jak widzicie, but po prawej stronie jest już wstępnie wyczyszczony tym oto sposobem, tak więc widać efekt gołym okiem i teraz Wam pokażę, jak to wszystko zrobić. A więc co będzie potrzebne? Będzie potrzebna nam opolarka lub suszarka i ściereczka, jakaś mikrofibra najlepiej. Podczas tego procesu bardzo trzeba uważać, żeby nie przegrzać buta, żeby nam się nie rozkleił. Podczas tego procesu również można wyprostować jakieś załamania na noskach, ponieważ zazwyczaj w takich butach usztywnienie jest wykonane z takiego materiału termoutwardzalnego. Czyli pod wpływem ciepła nie jest plastyczny i może się z powrotem można go uformować. Jak widzicie, jest to bardzo prosty sposób i na pewno poprawi wygląd Waszych butów. Ja ten delikatny zabieg pielęgnacyjny zrobiłem po prostu przy okazji, ponieważ te buty, one były do całkowitego klejenia. Klient przyniósł je, żeby je skleić. Ja musiałem przy zelówce skórę dobrze odtłuścić, dlatego teraz użyję środka Oil Protector, który wniknie w głąb skóry i nawilży ją. Bardzo często przynosicie buty do naprawy, do klejenia i pytacie się, jaka jest gwarancja. Oczywiście daję gwarancję na swoje usługi, ale jeżeli widzę, że skóra jest w bardzo złym stanie, nie była konserwowana, jest przesuszona, to nawet najlepsze klejenie nie gwarantuje tego, że te buty będą się trzymały podczas użytkowania, ponieważ żeby to wszystko dobrze się trzymało, to skóra musi być dobrze zakonserwowana, żeby nie wchłaniała wilgoci, ponieważ skóra sucha wchłania wodę, wilgoć i transportuje ją na dół, przez co klej niestety się osłabia i po jakimś czasie szybciej może się to rozkleić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dbać o natłuszczanie, o pielęgnację skóry. To ma przełożenie też na trwałość klejenia i ogólnie całą kondycję buta. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten krótki odcinek. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Cześć.